Nieśmiali, ale uroczy. Dobry wieczór! Dobry wieczór! Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie na improwizowanym wieczorze, pełnym magii teatru, magii dramatu i może odrobiny Szekspira. My nazywamy się Teatr Improwizacji Afront, ale na co dzień reagujemy na poszczególne imiona, takie jak Agnieszka. A Wy, moi drodzy, bardzo byśmy chcieli poznać Wasze imiona, więc kiedy wzniosę w górę obie ręce, poproszę, zakrzyknijcie je w moją stronę. Konrad. Maria. No nieźle. Jestem pewna, że możecie dać nam troszeczkę więcej energii. A więc, kiedy podniosę w górę obie ręce, zakrzyknijcie, proszę, swoje imiona. Maria. Tak. I tego właśnie od Was potrzebujemy. Moi drodzy, widzimy się dzisiaj na wieczorze improwizacji. A improwizacja według nas to działanie wspólne. Bez publiczności, bez waszej energii, bez waszych pomysłów nie zrobimy tutaj nic. Więc zero presji. Ale wymagamy od was trochę sporo. Nie wyciągamy na scenę. Tak, bierzemy od was pomysły. Ale za chwilę, zanim zaczniemy honorować bądź bezszczęścić Szekspira, nie mam pewne pytanie. Poproszę, żeby zakrzyknęły ja osoby, które kiedykolwiek widziały spektakl improwizowany. Ja. Dobrze. Super. Podnoś rękę, żeby wiedzieli, kiedy startować. Ale dobrze im idzie. No dobrze, ale taka będzie podpowiedź. A zatem poproszę, aby zakrzyknęły ja osoby, które nigdy wcześniej na improwizacji nie były. Ja. Witamy Was też bardzo serdecznie, więc teraz wielkie brawa od całej wywalki intro na nowy. Ale żeby nikomu nie było przykro, wielkie brawa dla tych, którzy impro już widzieli. Więc moi drodzy, to co tutaj zobaczycie, nie było nigdy wcześniej wystawione. Nie było wcześniej przygotowane, co nie znaczy, że my jako teatr nie ćwiczymy. Ćwiczymy rzutkość, ćwiczymy rymy. Ale nie mamy przygotowanego scenariusza. A zatem, abyście razem z nami mogli wejść w ten klimat improwizacji, rozgrzejmy się trochę. Dziewczyny, która pierwsza zajmie się naszą publicznością? Ja bardzo chętnie. Kochani, potrzebuję od was słowa, które kojarzy się z dziełami Szekspira. Zemsta. Zemsta. A teraz potrzebuję rymu do tego słowa. Żeś wymyśliła! Nie ja! Męstwa. Jak? Zemsta męstwa. Zemsta męstwa. Kochani, jak ja powiem zemsta, to wy proszę krzyknijcie męstwa. A gdy w waszym kierunku rzucę męstwa, to wy odpowiedzcie zemsta. Zemsta! Męstwa! Zemsta, zemsta! Męstwa, męstwa! Zemstwa, zemsta, męstwa! Męstwa, zemsta! Zemsta, męstwa, męstwa! Męstwa, zemsta, zemsta! Zemsta, zemsta, męstwa, męstwa! Męstwa, męstwa, zemsta, zemsta! Zemsta, męstwa, zemsta, męstwa! Męstwa, zemsta, męstwa, zemsta! Męstwa, 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 męstwa! Zemsta, 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 zemsta! Świetnie! A teraz poproszę o jakieś słowo, które kojarzy się z miłością. Romeo. Romeo. Wiosna. Wiosna. O. Zachód słońca. Zachód słońca, to nawet dwa słowa. Motyle. Motyle. Motyle podobają mi się. Motyle w brzuchu. Motyle. A rym do motyle? Chwile. Chwile. Zasada jest ta sama.
Motyle? Chwile. Chwile? Motyle. Motyle, motyle. Chwile, chwile. Motyle, chwile, motyle. Chwile, motyle, chwile. Motyle, motyle, zemsta. Chwile, chwile, męstwa. Męstwa, motyle, chwile. Zemsta, chwile, motyle. Motyle, chwile, zemsta, zemsta. Chwile, motyle, zemstwa, męstwa. Motyle, motyle, męstwa, męstwa. Zemsta. Chwile, chwile, zemsta, zemsta. Dziękuję wam bardzo. Wielkie brawa dla was. Jest już wspaniale, bo mówicie do nas i to jest dla nas bardzo istotne. Ale mamy dla was jeszcze kilka rozgrzewek. Moi drodzy, zagramy dzisiaj dla was trzy akty, więc żebyśmy nie pomyliły się w liczeniu, żebyście wy nas mogli dobrze kontrolować, policzymy wspólnie do trzech. Czyli kiedy powiemy raz, powiecie dwa, kiedy powiemy trzy, powiecie znów raz. Dokładnie tak. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. Świetnie, ale za proste. Moi drodzy, zamiast jedynki powiemy jakieś słowo, które kojarzy się z komedią. Śmiech. Śmiech. Czyli mamy śmiech, dwa i trzy. Śmiech. Dwa. Trzy. Śmiech. Dwa. Trzy. Śmiech. Dwa. Trzy. Śmiech. Dwa. Trzy. Genialnie, moi drodzy. Zamiast dwójki pokażemy jakiś gest, który kojarzy się z dramatem. Kozakiewicz w Moskwie. Gest. Ale pan się właśnie proszę pokazać. To proszę o pokazanie. Może jeszcze jakiś pomysł? W takim razie potrzebuję gestu. O, to było, było. Dobrze. Jak Neron. Czyli mamy śmiech. Trzy. Śmiech. Trzy. Śmiech. Trzy. Śmiech. Trzy. Śmiech. Trzy. Śmiech. Trzy. Trzy. Moi drodzy, ciągle jest za prosto, teraz przyspieszymy tempo, ale do tego zamiast trójki jakiś dźwięk bądź odgłos, który kojarzy się z tragedią. Czyli mamy to. Śmiech. 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 Brawo. Tak, jesteśmy rozgrzani mentalnie, trochę ruchowo. Ale jeszcze Asia ma dla was pewną niespodziankę. To nie ma to jak zacząć gadać, kiedy muzyk postanawia dżingiel włączyć. Szanowni państwo, będziecie wraz z nami autorami niedługo obejrzanego i przedstawionego dla was dzieła, którego Szekspir nie napisał. Wasze współautorstwo może się również rozciągać na sferę dźwiękową. Ponieważ jak widzicie, nasza scenografia jest dość ascetyczna, to jeżeli tylko natchnie was, żeby dorzucić jakieś dźwięki scenerii, jakieś odgłosy natury, to niech was poniesie. I chciałabym właśnie w tym momencie to przepróbować. Polegać to będzie na tym, że ja za chwileczkę opowiem krótką historię, a waszym zadaniem przy pomocy moich szanownych koleżanek będzie okraszenie tego opowiadania dźwiękami. Żeby nam było troszkę łatwiej, a właściwie mnie, żeby było łatwiej zacząć, to chciałabym, żebyście wybrali miejsce, w którym będzie działa się ta opowieść. Najlepiej takie, w którym można znaleźć jak najwięcej dźwięków. Lotnisko w Radomiu. Lotnisko w Radomiu? Las. Stajnia. Stajnia, las, lotnisko w Radomiu. Budowanie lotniska radomskiego w lesie. Obok stajni. Jeszcze stajni nie wsadziłaś. Obok stajni. Nie, co za proste. Targ w Istambule. No to masz wszystko. I proszę Radom, bardzo. I stajnie. Proszę bardzo. Targ w Istambule.
wiszący skwar. Także tylko cykady miały siłę grać. Dookoła budził się targ w Istambule. Tam słychać było przekupniów nawołujących do swoich towarów. Ówdzie! Już. Ówdzie! Nie wiedzieć dlaczego! Pojawiło się stado kóz! Me, me. A tam beduini ścigali rzezimieszka. Kiedy nagle wszystko umilkło! A kosz stojący na środku targowiska się poruszył. I wypełzł z niego wóz. Na wszystkich padł blady strach! Na kozy też! Kiedy nagle ni stąd, ni zowąd wylądował samolot na pobliskim lotnisku radomskim. Wysiadł z niego stary człowiek i śmiało ruszył w kierunku węża. A tłum rozstąpił się przed nim niczym morze czerwone. Mężczyzna spojrzał wężu prosto w oczy. Wyciągnął zza pazuchy flet i zaczął grać. Wąż niespodziewanie zaczął tańczyć, podskakując i wydając przy tym dźwięk gumowej kaczuszki. W ten sposób zaskikał do pobliskich stajni, gdzie wzbudził poruszenie wśród Arabów. Koniec, znaczy. Targowisko wróciło do swojego stałego porządku. Dziękuję. A zatem, moi drodzy, jako że już jesteśmy na ty, ilekolwiek, kiedykolwiek w czasie naszego spektaklu znajdzie was wena, aby stworzyć nam taką żywą scenerię bądź krajobraz dźwiękowy, czujcie się wolni, aby to zrobić. Natomiast jeśli chodzi o sam spektakl, będą to trzy akty. Trzy akty, w których pojawią się bardzo znane motywy, bo nie oszukujmy się. Szekspir wielkim dramaturgiem był, albo przynajmniej ściągał od innych. Czy znamy jakieś tytuły dzieł Williama Szekspira? Na przykład jakie? Możecie do mnie śmiało mówić. Macbeth. 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 Cudownie. Krew, zdrada, tak. Co jeszcze? Romeo i Julia. Romeo i Julia, pięknie, mrozi, głupi. I krew. No może zdrada. Co jeszcze? Hamlet. Hamlet. Krew, tak. Zdrada. Czaszka. Wspaniale. Co jeszcze? Różnorodne pisał dramaty. Jakie jeszcze, przepraszam? Sen nocy letniej. Pięknie, sen nocy letniej. Zdrada była, krwi nie bardzo. Ale był las, ale był zakochanie, las. Szaleństwo, wspaniale, wspaniale. To wszystko może się... Chciałam powiedzieć, to wszystko się może w tym spektaklu pojawić. Ale wybiła mnie teraz pani z rytmu. Więc niektóre z tych elementów mogą się w naszym spektaklu pojawić. I mogą się pojawić właśnie dzięki wam. I tu, za chwilę, zacznie się wasza rola, niczym tajemniczego losu bądź czasu, który decyduje o wszystkim. Jakaś ręka, która chciałaby przygarnąć... Od której zaczniemy? Czerwień. Najbardziej uroczy. Czerwień i róż. Kolory miłości, kolory
wielkiego, głębokiego uczucia. Ilekroć taka piłeczka pojawi się na naszej scenie, między bohaterami wybuchnie gorące, pozytywne uczucie. Kto chciałby być naszym Kupidynem? Raz, dwa, wspaniale. Tutaj... Więc uwaga panowie, trzy akty, raz możecie wykorzystać swoją piłeczkę, wybierajcie mądrze. Kiedy jest miłość, Szekspira często łączy się ona ze śmiercią. Śmierć, jak wiadomo, z różnych powodów, patrz się to już czaj, dobrze, z różnych powodów może się trafić, ale na pewno trafi się, kiedy wy ją wybierzecie, więc... Tutaj pani trochę nie chce, pan bardziej chciał. Gosiu, tak, wybierz. Tak, tak, można. A więc jedna biało-czarna piłeczka, jedna wybrana przez pana śmierć na trzy akty. Proszę wybrać mądrze. Biel skroplona czerwienią. Pojedynek, walka na miny jak u Gombrowicza, na słowa jak u wielkich poetów romantycznych, albo na cokolwiek innego, co będzie na podoręciu. Kto chciałby zadecydować? Mamy jeszcze... Wspaniale! Tutaj kolejna chęć. Tak samo panowie. Dwie piłeczki, trzy akty. Wybierzcie mądrze. Żółty jako kolor podstępu, jako kolor zdrady, ale także intrygi. Intrygą Szekspira może być przebranie się. Może być zamiana ról, zamiana miejsc, albo po prostu wykopanie jakiegoś dołka. Dołka. Kto chciałby być panem intrygi, lecz niczym tajemniczym Mefistofeles? Bądź żeńska odmiana. Wspaniale. Pamiętajcie, macie jedną piłeczkę na trzy akty. Wybierajcie mądrze. I na koniec, jakże popularne we wszystkich sztukach, nie tylko Szekspira, rozdzierające serce, otwierające się na świat monologi wewnętrzne bohaterów. U nas także w wersji melo recytowanej, bądź nawet, o zgrozo, zaśpiewane. A zatem, kto chciałby zadecydować, kiedy usłyszymy ku uciesze, bądź zawiedzi wszystkich, monolog postaci? Pięknie, teraz pani się sama zgłasza, cudownie. Kiedy kobieta mówi tak, to teraz jest ten moment. Zostały nam jeszcze trzy piłeczki, super, tutaj jeszcze dwie. Ostatni monolog. Kto chciałby o nim zadecydować? Wspaniale. Moi drodzy, sześć monologów. Każdy z was ma po jednej piłeczce. Wybierzcie mądrze. Kiedy piłeczka przez was rzucona pojawi się na scenie, my to zagramy. Jeśli rzucicie w aktorkę, ona wam odda. Nie ma punktów dodatkowych. Ostrzegamy, jest ciemno, możemy nie trafić. A zatem, aby nasze dzieło mogło się rozpocząć, potrzebujemy jeszcze tytułu. Tytułem może być słowo, tytułem może być imię, tytuł może mieć podtytuł. Od czego zaczniemy? Od słowa czy od imienia? Od imienia. Imienia. A więc, jak myślicie? Jakie imię mógłby mieć współczesny, bądź nie, bohater, bądź bohaterka nienapisanego dzieła Szekspira? Jola. Jola! Jola, Jolanta, czyli z greckiego Jolantus, co oznacza? Jolantus oznacza przejrzysty. Przejrzysty. Pełny przekonania. I taka będzie nasza główna bohaterka Jolanta. Jolanta przejrzysta, Jolanta pełna przekonania. Czy chcemy w tytule poznać jakąś podpowiedź, co ją czeka w życiu? Czy chcemy w tytule zawrzeć jakieś przeciwności? Co przejrzystą Jolę może na drodze spotkać? Wielki Aleksander. Wielki Aleksander! A więc będziemy mieli dwóch bohaterów. Chyba że Jola nie uczyni go wielkim. Dobrze, a zatem... Kobiety potrafią. Się okaże, aczkolwiek mamy to w pamięci. Mamy w pamięci przejrzystą Jolantę, wielkiego Aleksandra. Czy coś ich łączy?
Nie wiemy, okaże się. A zatem Jolanta i Aleksander. Jako dzieło naszego dramatu. Chyba jeszcze nigdy nie mieliśmy łączonego tytułu. To wspaniale. Będziemy improwizować. Moi drodzy, abyśmy mogli zacząć, poprosimy was o zakrzyknięcie 3, 2, 1. Jolanta i Aleksander. A więc ja was podprowadzę 3, 2, 1. A was poproszę o wielką siłę i wielką energię, aby ta Jolanta i ten Aleksander mogli tutaj zaistnieć. A więc 3, 2, 1. Jolanta i Aleksander. Różnych języków i pomieszanych kultur bazar w Istambule. Pośród jego chaosu i gwaru w samym centrum znajduje się oaza spokoju. Jest to mały, okrągły dywanik, jeszcze w tej chwili pusty, na którego nikt nie ośmiela się wstępować, gdyż kiedy tylko ktoś się zbliży, słychać syczenie. Dziesięć kilometrów dalej jest mały pałac, w którym mieszka Jolanta. Czeka na swojego wielkiego mężczyznę. Akt pierwszy, scena pierwsza. Na bazar. Widocznie z jej zdrowiem dobrze się powodzi.
No! Czy ona już jakiego mężczyznę spotkała? No, wiem, że tu przychodzi, bo takiego spotkać chciała. Po to wieszczki ma spytać, czy jakiego przepowie. Takiego, który by miał nie byle co w głowie. No i pa! Jajka, jajka! Cydra! Akt pierwszy, scena druga. W pałacu Jolanty. By czego nie dojrzała. Musimy dbać o naszą Jolantę, kochano. Ach, co też w jej serduszku się dzieje? Cóż tam zapisano? Czekałam, ten, w którym jeszcze wciąż się nie zakochałam. O, pani nasza Jolanto, niebezpiecznie mówisz. Wyjść sama nie możesz, toć nas wszystkich zgubisz. Ale kiedy chcę tego? Kiedy jej serce tak bardzo tego potrzebuje? O! Cioteczka zawsze moje myśli odnajduje. Niedoczekanie! Ale że jak? Nie wiem, do tego rymu mi brak! Ale wachlarką jest wycierową! A? Jakim staniesz mi na drodze, odpowiesz głową! Ja mogę... Yeah!
się zaróżowi. Buzia za zieleni. Nie, może nie. Być może powinnam się do tego jakoś przygotować. Tak, żeby od razu mężczyznę do ciała. Przepraszam. Tymczasem na tym parapecie siada sobie go. Przybyłam, aby przepowiedzieć przyszłe losu dzieje. Niech Jolanta w południe przyjdzie. O, jak ja się chwieję! Jolanta! Cioteczko, jak z tego nic nie wyjdzie? Jolanta w południe na targ przyjdzie. Akt pierwszy, scena trzecia. Na targu w południe. Papryka, bakłażany, czosnek, przyprawy. Przyprawy. Bakłażany. Wytrzyjcie się tak, ludzie! Widzicie tę chmurę dymu? To w dymu ułudzie wieszczka na chodnik z powietrza ląduje. Jest już. Maszeruje! Miałam się wstawić dzisiaj na bazarku. Wstawić? Podarku? Nie wiedziałam, że mam nosić coś ze sobą. Musisz coś poświęcić. Poświęcić? Uprzegnaj się z głową. Głowa! Cóż, ja kiedy nic nie mam poświęcić, bym mogła. Patrz i słuchaj! Opatrzność szkodę tu przywiodła. Złóż mi ofiarę! Ale nie wiem z czego! Skody, skody, skody! Powtarzam lepiego! Tak wyzywać? Jolantę trochę nie przystoi. A Jolanta? Jolanta? Wdawać się w kłótnie z wieszczką się nie boi. Lecz mi żal jej, całe życie ze mną spędziła. Jeszcze nawet małych, jeszcze małych nie urodziła. Już stara! Dobrze! 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 Pokaż
pokaż mi jej oczy! Jaka cicha! Spokojna! Ale wszystko mówi! W jej oczach jest wojna! 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 Wojna w twoim sercu! To przeznaczenie! Jest ktoś, kto kocha! Kocha! Szalenie! Przyjdzie tu z wojną! Z wojną! Ale się odmieni! Z wojną do miasteczka? Tak, w ogniu płomieni! Teraz pokaż rogi! Poznaczy mnie! O, teraz widzę! Widzę coś o ślubie? Ślubie! Ślubie! Wielkość nadsądzona! Wielkość! Lecz uważaj! Bo nim będziesz żona, trzy próby przejść ty musisz, nim zdobędziesz jego. Nim na niego się skusisz. Nie. Ale trzy dlaczego? Bo tak! To dobra cyfra jest! Co to mówi wróżba? To ty to szybko bierz! Żegnaj, kuzko. Choć przez wszystkie lata cię kochałam, to dla za mąż pójścia poświęcić twoje życie musiałam. Akt pierwszy, scena czwarta. Tymczasem hen daleko na przedporach znowu. Namioty i obóz wojskowy. Moje serce trochę płacze, kiedy wstaje każdy nowy dzień. Ja bym chciał strzelanie, pompki, dołów kopanie, kiedy trzeba, się zmęczyłem wymieniając, ale bardzo, bardzo, bardzo staram się, bo
że muszę, muszę, muszę królewskim synem być, niełatwa sprawa, zwłaszcza gdy ma się obok wrogiego sąsiada. No i podbić trzeba drania, nie? A ja bardzo, bardzo chcę tak inaczej spędzać dnie. Może dałoby się kiedyś. Panie nasz Aleksandrze! Jarnym skafandrze! Rozkazuj, rozkazuj! A tak się stanie. Co powiesz, zrobimy najjaśniejszy, panie! Tylko ładna pierwsza pozycja klasyczna! Znaczy... co ja mam zrobić, żeby wreszcie w normalnego żołnierza się zamienić? Przecież na to nie wpadłem wcześniej. Twój napierśnik. To zaszczyt. Tylko po tym rozpoznają mnie żołnierze. A ja w musztrę, w wojskowe życie wcale nie wierzę. Ty jesteś taki dobry! Ty jesteś taki... taki fest! Doceń ten mój podstępny gest. Dobrze, że nasze hełmy kryją całą twarz! Teraz mam twój napierśnik, a ty mój masz! Czyli w skrócie... panie! Teraz jestem tobą? Jestem wolnym człowiekiem! Zupełnie inną osobą! Panie! Lecz co ja mam robić? Dotychczas słuchałem tylko innych rozkazów! Sam nie wydawałem! Walenty, dobrze wiesz, co robić! To co tam zwykle ci żołnierze tam... A, musztrę! A! Ha! Ale, panie, wam? Do szeregu, żołnierzu! Tu masz coś z tego? Pani! Nic, postań! Pani! Zostań! Ale zaszczyt mnie kopnął o rety. Dawno takiej nie miałem podniety. Bo na pierśnik wodza na mej piersi wisi, więc wodzem jestem ja. Ale zaszczyt mnie kopnął dnia tego cudownego dzisiejszego. Bo teraz ja będę wiódł rycerzy hen tam na bój, na bój, na bój, na bój, na bój, na bój, na bój. Oj, tego nie przewidziałem, gówno dowodzącym się stałem. Teraz muszę, bo jak to nie, iść w bój, choć nikt nie chce. Ojej. W bój, w bój, w bój. Walery, ty się bój. O, w bój, o, w bój. Hej! Walery! No to w bój! Powstań! Rozkazy mego ojca
przepisami znanymi i wojnę będę prowadzić z tyłu i ze wzgórza! A wy w pierwszej linii! Raz, raz na podwórza! Akt pierwszy, scena piąta. Tymczasem w pałacu Jolanty. Cioteczko! Cioteczko, trzy próby mnie czekają. Ja nie wiem, czego bogowie ode mnie wymagają. Lecz się boję. O! I chciałabym, byś ze mną je przeszła. Ja wiem, że już jesteś w wieku dość podeszła. Ale ja się z tobą pewniej będę czuła. To co, cioteczko, umawiamy się z Puła? Cioteczka dojrzała. Coś chyba, czego wcześniej nie widziała. Poszła, Łódźka! Poszła! Gdzie leżesz w tej rurze? Widzę, jak nasi halabardnicy na murze powiewają flagą. Czerwień. Niebezpieczeństwa to znak. To znaczy, że to będzie jak? Że grozi nam wojna? Że pomrzeć możemy? Chyba będziemy mieli tutaj gości, których nie chcemy. Cioteczko, zatem drzwi im po prostu nie otwieramy. No jeśli ich nie chcemy, taki zamiar mamy, żeby nie wpuścić nikogo do domu naszego. Pani! Halabardnicy sygnały puszczają! Rynek z rana otoczon! Przekupniów trzymają, chcą nas głodem wziąć, a do nas ślą emisariusza. Mamy go wpuścić, pani. Coś się we mnie porusza. Coś się trzęsie ze strachu. Czy krzywdę nam zrobi? Mówi, że chce paktować. Paktować? Ale że... Ja tylko mówię, co on mówi, no! Puśćcie to... mnie do środka! Ile mam czekać? Już dłużej nie mogę! Nie mogę już zwlekać! Może to ta pierwsza próba, która jest ci przepowiedziana? Ach, pierwsza próba! I nadeszła już z samego rana. W takim razie wpuśćmy. Jest nas 3-1. Gorzej, gdyby było tych za drzwiami 7. Ja tam nie widzę różnicy, ale wpuszczę go. Wchodzi ten zły. Cioteczko i służko! Gdzie się podziewacie? Nas tu być nie może! Wy mnie wystawiacie? Nie oddam domu. To jest własność moja. Oddaj kozę. Ja wcale nie chcę. Wolę kozę. Pani moja droga. Czym pan przychodzi? Niezapowiedziany? Bo ja mam na ten dom.
wielkie, wielkie plany. Pani zostać tu może. Jak pani tylko chce. Toż dom jest mój. Jeżeli pani zatańczy i mi spodoba się. Jeżeli zatańczy na taniec pojedynek, chce pan oglądać ruszające się ciała młodych dziewczynek. Dobrze, jestem gotowa do tańca. Przygotować, bo Aleksander Wielki chce pani tu zrobić tło. Chce zabrać panią na kolację tam na podwórku pod tamtą akację. A żeby romantycznie było i żeby pani serduszko zabiło. O, Aleksander Wielki. No tak, ten zwykły wojak. To nie przystoi przecież.
osobowość moja wielkiej pani Jolanty, żeby z takim chłopkiem. Takim powiedzmy no chłopkiem roztropkiem. Zatem Aleksandra Wielkiego chętnie poznamy serce. Pani powinna w jakąś piękną ubrać się sukienkę. Może z falbanami? Taką najczerwieńszą. Taką zwykłą, taką najzwyklejszą. Ta żółta, lepsza, ze złotymi nićmi. Żółta, kolor słońca, no urodę przyćmi. Może fioletowa. O, ta będzie najlepsza, bo dodaje pani trochę powietrza. Już? Wybrały? Już panią przyodziewam. Nie tutaj, że się odwróci się spodziewam. To nie przystoi. Niech wyjdzie pan za drzwi, ponieważ... Nie może pan nic podejrzeć mi. Nie, no nie będę patrzył. My prosimy wielce. Moje ciało nie może być ze zwykłym wojakiem w poniewierce. Ja do Aleksandra Wielkiego aspiruję. I ja czuję, że ta kolacja moje życie przemianuje. Akt drugi, scena druga. Walery i Aleksander pod akacją.
tych żołnierzy! Jak tu czujnie stoją! 48 stopni w cieniu poruszyć się boją! To jest prawie spartańskie nasze wychowanie! Gorąca krew! My jesteśmy z Macedonii, panie. Dlatego mówię prawie. A gdybyśmy się tak znowu... Zamienili. Ale teraz? W każdej chwili. W każdej chwili. Nawet ostatniej chwili ja wiem. W ciągu dnia ty, a w nocy ja. Aleksandrem będę. Ha. Tu mnie boli od śmiechu. Jak pomyślę, że na moje miejsce do łoża pragniesz wślizgnąć się. Ha. Czy to tutaj służko? O. Tak. Już jesteśmy przy akacji. Myślę, że pani będzie miała dzisiaj naprawdę bardzo dużo atrakcji. Aż być cicho! Nie zdradzić się! Pozostajesz skazany. Ja wobec tej dziewoli mam poważne plany. Zabierz to krzesło! Czy to pan Aleksander? To! Wielkim nazywany? Czy to wobec mnie ma pan takie poważne plany? Och, głośno powiedziałem! Nawet jak szepczę, to wychodzi siła ma! Usiądź, pani. Poczęstuj się daktylami. Nikt nas tu nie podsłucha, jesteśmy tu sami, służby nie liczę. Ani wojska. Ja rozumiem, że atmosfera między nami od razu swojska, jednak czemu pan nie wstał i w rękę mnie nie pocałował? A, bo ja bym się w Macedonii wychował. A, czyli tam inne zwyczaje. My nie całujemy w rękę. Tylko... Od razu konkretniej, panie. Ja widzę, że panna... Przychodzi do rzeczy. Nie za szybko, Jolanto. No cóż, nikt nie zaprzeczy. To znaczy najpierw się poznajmy tak bardzo powoli. Ależ proszę. Opowie mi pan o Aleksandra Wielkiego Doli. Jest super. A coś więcej? Można to rozwinąć? Wino te pijąc. Może zatrute, może to jaka intryga. Nie wiadomo. Mi zależy, żeby pani była szczęśliwa. Jasne. Wzięłam łyczka. Może nie zaszkodzi. No jak panu w tej Macedonii się powodzi? Dobrze. Macedonii było! Spoko, tutaj jest cudownie. Pani tak patrzy na mnie, lepko i wymownie. Słyszałem, że z ciebie, Jolanto, wspaniała tancerka. Więc zatańcz dla nas. Wojsko z przyjemnością na takie uciechy zerka. Niech pani się nie godzi. Niech pani powie nie. Ależ zgódź się, zgódź, duszko, Aleksander chce. Ja wiem, to jest dla mnie naprawdę zrozumiałe. Jednak... No tańcz, bo przeginasz pałę. Tamten wojak o z tyłu, celując z łuku w twoją służbę. Jak nie zatańczysz, ta padnie bez huku. Muszę, służko. Zawsze moją przyjaciółką byłaś. Rób, co powinnaś. Tyle nocy poświęciłaś.
napił! Tutaj się zapatrzył! Trudno o dobrych służących! O! O! Na pana jasnego polałem! A dzisiaj nową, jasną szatę wdziałem! Ups! O! Mocne! A! Niech pani wstanie. No cóż! Poznaliśmy się blisko. Te wrony do dronie! Jak się oczyszczę, wrócę, by dokończyć dzieła. Niechby ta wrona w locie z czymś się walnęła! Akt drugi, scena trzecia. W komnacie Służka Jolanta. Moje serce jest jakieś takie niespokojne. Takie dziwne, no jak ma być spokojne w czasie wojny? Lecz Służko, do Aleksandra ono nie zapalało, nie zapalało. Moje oczy, moje serce co innego widziało. Co innego? A raczej innego. A co Służka zobaczyła? Niech opowie. Co zaśpiewa. Chyba to jest wielka pomyłka. Chyba pomyłka. Bo ten Aleksander jest jakiś nie bardzo. Lecz obok stoi mężczyzna, który chyba kocha pani Jolanto. Pani Jolanto. Miały być.
Jest już gotowości. Akt drugi, scena czwarta. Aleksandrze, co to miało być? Walery, co to miało być? Teraz przez ciebie muszę się myć! O, przykro mi bardzo! Ty wiesz, że śmierdzącymi mężczyznami kobiety gardzą, prawda? A słyszałaś te machanie? Bo to nie były panie, to... Nie, to nie by... Nie. Cię, to byli panowie, a nie panie. Przepraszam wszystkie panie. On my. Światło gaśnie i się zapala. Ktoś z guzikiem sobie pozwala. Aleksandrze. Walery? Taka jest ma wola. Dość zapoznawania się. Na konsumpcję pora. A więc, skoro już w luźne szaty się przebrałem i skoro boskie me ciało z napierśnika wyłuskałem, to przyślij mi tutaj Jolantę! Jolantę! Królewnę! Przypieczętujemy nasz związek i przymierze pewne! Widzę, że Gester też sobie tutaj szykujesz. Ty już! Poszedł, się nie interesujesz. Akt drugi, scena piąta. W korytarzu. Pan Wojak. Moja służka Jolanty. Coś do powiedzenia. I to nie są fanty. Trzeba coś wykombinować. Trzeba coś szalenie. Ja widzę, że ty znasz moje serce i moje pragnienie. O tak, trzeba Jolantę porwać stąd, do innego kraju. Niech pani ubierze, łapie. I szybko, do raju. Zdrowie! Nie, nie to! Co pan wyprawia? Zostałby pan od razu za szczura. To po cichu. Wie pan, jaki świat jest okrutny? Pan zapuka i na reakcję nie czeka. Tylko bierze ją w ramiona i na konia, nie zwleka! Nie, tam! Tam! Puka... Nie czeka! Wojak? Aktu drugiego! Akt trzeci! Scena pierwsza! Hen na statku! Dobrze, że z daleka omijamy górę lodową. Jak
na wojaka? Wiecista twą mową, wiecistą twą mową, ty mnie uwodzisz. Jak bardzo mocno. Jak ty tańczysz. Zaufania mnie raczej nie minie. Mojego zaufania? Aleksander. Tak moje imię z nadania. To takie samo jak imię wielkiego pana. A, dla niepoznaki na Walerego zmieniłeś. Gdy cię ujrzałem, totalnie z miłości oszalałem. Ale tyś wojakiem, a ja Jolanta pani. Dla mnie życie wojaka było jak do bani. Piękne lico. Pana wielkiego. Ja chyba nie rozumiem tutaj tego. Moje życie nie takie było. Moje życie zmieniło, gdy przywdziałem na pierśnik mego podkładnego, lecz po chwili pożałowałem tego. To intryga zwykła była, trochę tak dla hecy, lecz gdy ujrzałem wirowanie twojej kiecy, zakochałem się i udawać kogoś innego nie chcę. Moje prawdziwe imię to władca i pan. Koszenie po ojcu mam. Teraz płyniemy przez góry lodowe, a w mej Macedonii założę ci koronę na głowę. Ja wiem, że to trochę nie po drodze. Popłyniemy naokoło, ale zrobimy sobie od razu podróż przedślubną. Lecz w moim kraju jest prawo bardzo trudne i ono dla ciebie będzie okrutne, ponieważ kto został tam nazwany panem, to tak już na wieki wieków zostanie. Akt trzeci, scena druga. Tu w Stambule został nazwany panem, to już na wieki wieków tak zostanie. Pan! 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 Żołnierze! Ta oto służka!
wszystko wyśpiewała! Wie, dokąd uciekła Jolanta! Nie śmiała! Nie śmiała! I miałem ją stracić! Miałem gonić za tamtą! Ale panie mój, proszę powiedz, czy warto? No właśnie to wam chciałem ogłosić! Powiedzieć raczej, aniżeli prosić! Jak ją was wiecie, że ona jest królową, to tak będzie, bo w tym kraju liczy się właśnie słowo. Królowa! 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 Słyszałaś? Właśnie cię ukrólewili. Naprawdę bardzo, bardzo mnie zdziwili. No to chodź w takim razie, o piękne masz oczy. Pora do łożnicy z Aleksandrem skoczyć. A trzeci scena, trzecią. A więc tu się rozstajemy. Kra, kra, kra. Zobacz, wrona ma jakiś list w swym dziobie. Zostałem skazany za dezercję i porwanie królewny. Jeśli wrócę z tobą do kraju, czeka mnie los jednoznaczny. Pewny. Aleksandrze, Jolanto, ja z tobą uciekam. I wierność dozgonną i miłość przyrzekam. Ale ani w Istambule, ani w Macedonii podziać się nie możemy. Może w Polsce. Nową przyszłość zbudujemy! Skalia będą takie. Ktoś ma jeszcze jakieś piłki, niech teraz ciebie nie będzie kolejnej szansy. To jeszcze nie były piłki. Ach, panie, cóż to za noc z tobą była? Jakże mnie. Jakże ja jestem szczęśliwa. Jaki pan silny. Jaki pan energiczny! O, ja nigdy nie przeżyła takiego. To był akt śliczny! Tak. Walery umiera! Koniec! Powiedziałabym happy end. Chociaż nie. End Valerego też był happy. Joanna i Aleksander. Jolanta. Jolanta. Jolanta i Aleksander
nienapisane dzieło Szekspira w wykonaniu Teatru Improwizacji Afront i wspaniałej publiczności!